Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, obiecywałem Wam w filmie, bodajże z Niemiec, jak kręciłem o grzybobraniu w Niemczech film, obiecywałem, że jak będę w niedługim czasie na Ukrainie, to Wam powiem, jak to wygląda na Ukrainie. No i jestem. Słuchajcie, jeżeli wybieracie się na Ukrainę i macie ochotę pójść do lasu na grzyby, to czeka Was miła niespodzianka, dlatego że na Ukrainie tak naprawdę nie ma żadnych przepisów, które to regulują. Można zbierać dowolne ilości grzybów, można zbierać w zasadzie grzyby wszystkie. I na tym w zasadzie mógłbym skończyć swój film i powiedzieć super, idziemy do lasu na Ukrainę, zbieramy wszystko jak leci. I tak, i nie. To znaczy, tak jak powiedziałem, nie ma żadnej ustawy ani rozporządzenia, która tą kwestię reguluje. Jest natomiast lista, czerwona lista gatunków zagrożonych, w którą wchodzi w skład również lista grzybów. Tych grzybów jest 57 gatunków i po prostu jest zalecenie, aby tych grzybów nie zbierać. Co nie oznacza, że jak znajdziecie, zbierzecie, to będą Was czekały jakieś sankcje. Nie, czegoś takiego nie będzie, natomiast są zalecenia, żeby tych grzybów po prostu nie zbierać. U nas w Polsce też jest czerwona lista gatunków zagrożonych, ale ona się różni od tego, co jest przepisowo chronione. Tutaj na Ukrainie to wygląda tak, jak powiedziałem. Nie ma ustawy, która by była sankcjonowała kwestię ochrony grzybów. Natomiast jest lista, czerwona lista gatunków zagrożonych, gdzie uprasza się o niezbieranie tych gatunków. Jakie to są grzyby, to znajdziecie u mnie w opisie pod tym filmem. Jest to 57 gatunków grzybów, które dla nas, że tak powiem, niektóre nie stanowią zaskoczenia, jak chociażby smarc grubonogi, czy siatkolist maczugowaty, czy muchomor cesarski, albo borowik królewski. Ale są i grzyby, które mogą nas troszeczkę zaskakiwać, bo są tam okratki, jak okratek czerwony, czy okratek australijski. Jest mądziak psi, mądziak malinowy, grzyby w Polsce niechronione. Ale są też grzyby, tak jak powiedziałem, chronione, jak o, jeszcze jest chociażby szyszkowiec łuskowaty, który w Polsce też jest chroniony, czy chociażby podgrzybek pasożytniczy. Także pełną listę grzybów, które znajdują się na czerwonej liście gatunków zagrożonych w Ukrainie, jeszcze raz powtarzam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Natomiast, tak jak powiedziałem, na Ukrainie sprawa wygląda bardzo prosto. Wchodzicie do lasu i zbieracie, co chcecie i jakie chcecie ilości. Teoretycznie, tak jak powiedziałem też na wstępie, wygląda to bardzo fajnie. Natomiast prawda jest taka, że w Ukrainie, zarówno jak w Polsce, jest bardzo wielu amatorów zbierania grzybów. I w związku z tym, że nie ma ustawy chronionej tych grzyby, to już nie jest tak prosto cokolwiek znaleźć, jak chociażby w Niemczech czy w Szwecji, gdzie to wygląda zupełnie inaczej. I ludzie tak grzybów nie zbierają. Ale dobra, to tyle chyba na temat Ukrainy. Jeżeli macie coś do dopowiedzenia, tak zawsze zapraszam do pisania w komentarzach. Będę w następnym kraju, to powiem Wam o zasadach zbierania grzybów w innych krajach. Moim celem jest, że tak powiem, przedstawienie Wam wszystkich naszych sąsiadujących z Polską krajów, żebyście wiedzieli, jak to wygląda, jakbyście mieli ochotę wyskoczyć na grzyby, będąc tam gdzieś przy okazji. A może i specjalnie, bo chociażby kwestia smardzów, które w Polsce są chronione. Tutaj gatunków chronionych jest smardz grubonogi, którego już wymieniłem, znaczy chroniony. Jest na czerwonej liście gatunków zagrożonych, więc nie chroniony, ale zaleca się niezbieranie tego grzyba i tak samo jest na tej liście smardz stepowy, który w Polsce nie występuje. Natomiast smardze takie jak jadalny, stożkowaty wyniosły jak najbardziej na Ukrainie można zbierać. Także przyjeżdżajcie w góry. Tutaj jestem w okolicach niedaleko Truskawca, to tym bardziej te grzyby po prostu występują, wiem o tym, także można je śmiało zbierać. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!